Prawdziwe upały zawitały do naszego miasta i potrwają przez cały weekend. Co robić w tak upalne dni, żeby się zabezpieczyć? Na pewno trzeba pić dużo wody i trzeba korzystać z kremu z filtrem, z nakryć głowy, a kiedy tylko mamy możliwość, chłodzić się nad jakimiś akwenami lub korzystając z miejskich atrakcji, jak te ekrany wodne lub fontanny. Warto też pamiętać, że w upalne dni dobrze jest się chować w cieniu, zwłaszcza jeśli są to osoby starsze czy małe dzieci. A jak sobie z upałami radzą Opolanie? Dowiedzmy się tego. Mało aktywności fizycznej na słońcu, relaks, dużo pić wody, magnez, potas. No i jeżeli ktoś chce uprawiać sport, to proszę, zapraszam do fitnessu. Tu mamy w mieście te jakieś parawany wodne, czy jak, żeby sobie przychodzić pod parawanami wodnymi. I relaksi. Przede wszystkim dużo wody, to jest bardzo ważne. Nakrycie głowy i kremy z filtrem. Moje dziecko uwielbia fontanny każdego rodzaju i wszędzie, gdzie jesteśmy, to zawsze nad fontanną spędza czas. Oczywiście, że lody i to lody włoskie. Wody litrami z cytryną i miętą najwspanialej. Czy mineralna, czy zwykła, ale woda ponad wszystko. No i oczywiście nakrycie głowy. Preferuję w takie gorące dni popływać. To jest taka fajna rzecz, która gdzieś tam może schłodzić. Woda przede wszystkim odpowiednio dobrana, dobrze zmineralizowana. Wysypiam się, bo to też gdzieś tam wpływa na samopoczucie. Jeżeli biegamy w takie upalne dni, to zdecydowanie nakrycie głowy jest wskazane i butelka wody przy sobie. Wystawiajmy miski z wodą dla zwierząt w każdym miejscu, gdzie jest to możliwe. Pomagajmy zwierzętom. Staram się ogólnie nie wychodzić z domu za bardzo, jeżeli nie muszę, a jeżeli muszę, no to coś na głowę przydałoby się założyć, nie?